Hej, jeśli chcecie zobaczyć, jak zbudować właśnie taką piaskownicę, to zapraszam na odcinek. Chodzisz? To co będziesz teraz kopał? Zrobiłem sobie projekt piaskownicy, 1,20 m na 1,40 m. Będzie zamykana. Jak widzicie, tutaj będą zawiasy i ona będzie miała też oparcie jednocześnie i taką małą półeczkę, na której Mikołaj będzie mógł się bawić. Deski zostały nam po robieniu skrzyń na warzywa, więc w tym momencie mamy to praktycznie, można powiedzieć, bezkosztowe. Nie musimy nic dokupywać, bez zbędnego przedłużania. Zabieramy się za robotę. Moje deski nie są jakieś piękne, więc pierwsze co, to muszę sobie odciąć te takie brzydko ucięte krawędzie, żeby to sobie wyrównać do 45 stopni. Górę piaskownicy już mamy przyciętą, łącznie z dwoma tutaj boczkami. Tutaj jeden boczek i drugi boczek. Tutaj cała góra. Teraz jeszcze zostało mi do przycięcia dwa boki i lecimy dalej. Etap skręcania. Jak zobaczycie sobie tutaj, zrobiłem tutaj taki mały wpust z tego względu, że później jak tutaj będzie druga deska leżała, która będzie na zawiasie i będzie się tutaj zamykać, żeby po prostu to nie przeszkadzało i żeby nie odstawały te deski kładzone jedna na drugą. Deski stały dosyć długo na słońcu, więc jak widzicie, one się trochę wykrzywiły. Jak tam jest równo, tak tutaj ona już jest zwichrowana, bo idzie tak bokiem. Teraz będę musiał sobie z tym jakoś po prostu poradzić. Zastanawiam się, jaki sposób byłby po prostu najlepszy, żeby to wyprowadzić tutaj, bo będę musiał ją bardzo mocno przekręcić, aby mi się to tutaj zrównało. Spróbuję po prostu tak, że złapię to od góry i następnie podciągnę dołem. Tak będzie chyba najlepiej, więc tak spróbuję. Postawiłem to na sztorc, będzie mi to łatwiej po prostu dociść tutaj, żeby to wyrównać i przewiercić. No i pięknie. Mamy równo. Uch. Przyszedł czas na drugą stronę, czyli w tym momencie tutaj ta deska też będzie stała, ona się nie będzie ruszać, tak samo jak ta poprzednia. Wyszło mega równiusieńko, więc jest git. Jest naprawdę git. Teraz muszę to tylko tutaj powiercić razem i będziemy się zajmować górą. Piaskownica pomalowana, tutaj dodatkowo jeszcze byliśmy w sklepie, kupiliśmy takie zawiasy. Później tu jeszcze będzie oparcie, dodatkowy nawias, zawias. To wam wszystko pokażę na projekcie. Deski były malowane dwa razy. Mi się wydaje, że to jest wystarczająca ilość. Tak samo malowaliśmy warzywnik i wszystko się trzyma. So hard.
piaskownica skręcona. Zostało jeszcze tylko od spodu tutaj i bokiem puścić folię, żeby piasek nie wychodził. Ale to już zostawiam sobie, jak będę miał piasek, bo na razie jeszcze go nie kupiliśmy. I otwiera się tak, że bierze się po prostu za bok. Wtedy podnoszą się trzy deski, łącznie z tym siedziskiem. I gdy się tutaj przełamie na tym zawiasie, to po prostu robi się z tego siedzisko. Mam nadzieję, że Mikosław będzie zadowolony. Będzie miał się w końcu gdzie bawić na ogrodzie. Wydaje mi się, że wyszła całkiem spoko. Jest naprawdę duża. Wielkie pole do zabawy. My właśnie zapakowaliśmy się do auta. Jedziemy z Mikołajem po piasek, po folię, którą wyłożymy piaskownicę. Będziemy brać 10 worków piasku. Taki jest plan. Zobaczymy, jakie one są tak naprawdę wielkości, bo nie wiem. One są po 20 kg, ale chciałbym to zobaczyć jakby wizualnie, żeby wiedzieć, czy starczy, aby uzupełnić tą całą piaskownicę. Także dam wam znać, czy to starczyło. Ostatecznie wzięliśmy 9 worków piasku. Tu już jeden zapakowałem. Piasek specjalny do piaskowni, z tego względu, że jest prawdopodobnie przeczyszczony. Mikołaj grzecznie czeka na swoją piaskownicę, tak? Mamy folię, mamy piasek, możemy wracać i kontynuować nasze działania z piaskownicą. Piaskownica ustawiona, można się brać za wsypywanie piasku. Piasek przywieźliśmy, więc do dzieła. Mikołaj na razie śpi. Jak się obudzi, to sobie zobaczy. No co tu jest? Wow! Wow! Masz piaskownicę, Miki! Wchodzisz? Pomóc ci? No już wykorzystana. Aha, mam cię ściągnąć. No przecież. Druga nóżka. O, jaki fajny piasek. Oja. To co będziesz teraz kopał? Mama sobie siądzie tutaj. Dobra. Tak? I zobacz. Proszę. Będziemy budować? Mama zrobiła pierwszy zamek. Tu. Proszę. Czyli jedna głoweczka całkiem przydatna. Łapeczka najważniejsza. Wziąć auta. Nie było piasku, dobrze.
schodził? Nie wiem. To co, Mikołaj? Buziaka tatusiowi? Jaki buziak. Nie spodziewałem się tego. Ja też nie. O ja. No mama. Mama zbudowała. Zobacz, możemy teraz zrobić takie. Jest trochę mokrzejszy piasek w środku. Tu. Ciach. Ale będziemy budować teraz. Zamki z piasku. Tak? Tutaj mamy taki herb. Herb domaseski. Ławeczka najfajniejsza, co? Jak no, bez ławeczki. No, nie, na jego wysokości. I uwaga, uwaga. Pach. Oj. Oj ja. Oj. Teraz Mikołaj spróbuje. Aha. Dobra.